judaizmu obchodzony jest w kościele katolickim w Polsce od 26 lat, czyli w tym roku świętujemy 26 dzień judaizmu w Dąbrowie po raz 8. Dzień judaizmu wyrasta z tradycji kościoła, z tradycji także nauczania Jana Pawła II, które to nauczanie nakazywało zintensyfikowanie tego dialogu pomiędzy judaizmem a katolicyzmem, czy w ogóle innymi odłamami chrześcijaństwa. Pamiętajcie o dniu tym, gdyście wyszli z Egiptu, z domu niewoli, gdyż potężną ręką wywiódł was Pan stamtąd. W tym to dniu niewolność chleba kwaszonego. Dziś wychodzicie w miesiącu Abib, gdy zaś Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, Hetyty, Amoryty, Hiwity, Jebusyty, jak poprzysiągł przodkom twoim dać im ziemię opływającą w mleko i miód. My w naszej małej społeczności wspominamy przede wszystkim naszych dawnych mieszkańców, sąsiadów sprzed wojny. Oczywiście wystawa dzisiejsza poświęcona pamięci pana Zbigniewa Siwińskiego, ostatniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku, członka Stowarzyszenia Holokaustu, który kilka lat temu gościł na Dniu Judaizmu także w Dąbrowie. Spotkał się z młodzieżą, modlił się na żydowskim cmentarzu. Oprócz pięknych zdjęć możemy również obejrzeć przedmioty religijne używane przez pana Zbigniewa Siwińskiego i spotkać się z jego rodziną, żoną, córką oraz dwiema wnuczkami. Kultura żydowska, religia żydowska to jest składnik naszej kultury europejskiej. Ja uczę swoich uczniów, że nasza kultura śródziemnomorska, europejska oparta jest na dwóch filarach. To jest oczywiście antyk grecko-rzymski i właśnie judaizm oraz chrześcijaństwo. Jeżeli nie będziemy pamiętać o tych naszych korzeniach, to stracimy tożsamość, po prostu. Dzień judaizmu w Kościele Katolickim i w Dąbrowie Białostockiej w naszej gminie obchodzimy z ogromnym namaszczeniem. Jest to związane z tym, że nasza historia przeplata się bardzo mocno z społecznością żydowską. W naszej miejscowości żyło ich w różnych przekładach 60, 70, a nawet 80% mieszkańców, więc Dąbrowa tak naprawdę była świadkiem wywozu Żydów z tych terenów, była świadkiem Holokaustu i musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać to w szczególności tworząc teraźniejszość i myśląc o przeszłości. Nie możemy zapominać o historii naszej małej ojczyzny, naszej Dąbrowy Białostockiej. Zbigniew Siwiński był moim mężem. Wychował się w rodzinie katolickiej. W wieku 30 paru lat dowiedział się, że jest Żydem, przeszedł na judaizm. Matka, która go bardzo kochała, nie powiedziała, kim jest, dopóki sam nie dowiedział się o tym i zaczął poszukiwania swojej rodziny, swoich korzeni. Pyszek brał udział nie tylko w Białymstoku, w Dąbrowie, myślę, że na całym tu Podlasiu, bo był jako ostatni Żyd z Białegostoku. Do Dąbrowy przyjeżdżał do liceum z młodzieżą, kontakt super, bo uwielbiał. Zresztą on lubił ludzi, był otwarty i lubił pomagać ludziom. Jeżeli ktoś się zwrócił o pomoc, to wszystkim pomagał. W jakikolwiek sposób mógł, tak pomagał. Dzisiaj jest szczególny dzień, bo jest dzień judaizmu w kościele, a z tej racji, że ja jestem chrześcijanką, a on jest Żydem, więc dla nas, póki żył jeszcze, ale teraz szczególnie, jest jakby upamiętnienie, uhonorowanie jego korzeni, jak gdyby starszy brat w wierze.